Cześć, witam w nowym filmie. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak przytyć. Przedostatni film, który się pojawił, dotyczył tego, jak schudnąć, gdzie mówiłam Wam o 5 bardzo ważnych zasadach. Jeżeli tego filmu nie widzieliście, to tutaj zapraszam, jeżeli oczywiście interesuje Was to, jak schudnąć. Ale jeżeli chcecie przytyć, to dzisiaj będę miała dla Was 5 porad. Ta szósta będzie taka trochę oszukana, bo chcę zostać przy tych 5, ale będzie 6. Więc oglądajcie dalej. Zaczynamy od pierwszej bardzo ważnej rzeczy. I ja o tym bardzo często mówię i przy każdej okazji będę mówić to znowu, czyli badania. Uważam, że każdy za rzadko się bada, dlatego chcę o tym zawsze mówić. I teraz dlaczego masz się badać, skoro nie możesz przytyć? Bo niestety jest wiele chorób, których objawem jest właśnie to, że zaczynacie chudnąć, nie możecie przytyć i macie właśnie problemy z wagą. Przykładowo nadczynność tarczycy, więc jeżeli macie problemy, żeby przytyć, albo schudłyście ostatnio, są problemy z miesiączką, ciężko Wam się zasypia i tak dalej, to jest to właśnie dobry moment, żeby pójść na badania i sprawdzić, czy na pewno ta tarczyca dobrze działa, no bo niestety często jest tak, że no jednak ona dobrze nie działa, dlatego warto jest te badania zrobić i upewnić się, że to, że nie możecie przytyć, opiera się tylko na tym po prostu jak jecie, a nie na czymś poważniejszym. Kolejna porada będzie odnosiła się do treningu. I teraz ja nie chcę kierować tego filmu tylko i wyłącznie dla kobiet, bo to ma być, to są rady, które będą się sprawdzały i u mężczyzn, i u kobiet, ale niestety kobiety mają większą tendencję do tego, że jeżeli już wybierają jakiś trening, to jest to bardziej trening aerobowy. Czyli są to jakieś zajęcia w grupie, czy chociażby bieżnia, rowerek i tak dalej. I w momencie, kiedy zależy Wam na przytyciu, to nie chcecie wykonywać takich ćwiczeń aerobowych, dlatego że spalacie kalorie, a w żaden sposób nie budujecie mięśni. I teraz, kiedy wykonujecie trening siłowy, to po pierwsze, kiedy będziecie tyć, nie będziecie tyć w samą tkankę tłuszczową, ale w tkankę mięśniową, więc będziecie wyglądać dużo lepiej. Plus, kiedy macie więcej mięśni, możecie jeść jeszcze więcej, co tak naprawdę w przypadku tego, że chcecie przytyć, może nie być zbyt korzystne, ale kiedy macie więcej mięśni, po prostu Wasza sylwetka wygląda dużo lepiej. I też nie musicie wykonywać typowo treningu siłowego, nie musicie chodzić na siłownię. Wystarczy nawet trening z obciążeniem własnego ciała. Po prostu chodzi o to, żeby był jakiś bodziec do mięśni i żeby one mogły się rozwijać. Więc to jest bardzo ważny aspekt. Teraz przechodzimy już do porad dotyczących żywienia, czyli pierwsza porada, tak naprawdę trzecia. Nie wolno Wam pomijać posiłków. I teraz, jak mówiłam Wam w tamtym filmie, że warto jeść 3 posiłki dziennie, tak w tym momencie, przy tym, kiedy chcecie przytyć, jednak potrzeba Wam tych 5 posiłków dziennie, dlatego że musicie dostarczyć Waszą nadwyżkę kaloryczną, czyli nie możecie jeść tyle, ile Wasz organizm potrzebuje, tylko musicie jeść więcej. I żeby to wszystko przejeść, te 5 posiłków będzie potrzebne. Dlatego jeżeli na przykład macie tendencję do tego, że nie jecie śniadań, no to musicie tutaj nad tym popracować, dlatego że z samego śniadania spokojnie możecie wyciągnąć 400-500 kilokalorii, a to jest naprawdę dużo. Więc jeżeli na przykład pomijecie śniadanie i zjecie tylko obiad i kolację, to nie ma szans, żebyście przytyli, bo to będzie po prostu za mało. Więc pamiętajcie, żeby tutaj nie pomijać posiłków i żeby wszystko jeść. Kolejny, tak naprawdę reszta tych wskazówek, porad będzie dotyczyła się żywienia, czyli to będzie wszystko tak szło pięknie po kolei. Bo kolejna porada opiera się na tym, żeby jeść więcej posiłków płynnych czy półpłynnych. I teraz jak kiedy się odchudzacie, nie jest to najlepsza opcja, bo posiłki płynne czy półpłynne szybciej przechodzą Wam przez organizm i szybciej jesteście głodni. Więc kiedy chcecie przytyć, to warto jest zrobić właśnie te 2 posiłki dziennie w formie płynnej czy półpłynnej, dlatego że po pierwsze jecie bardzo dużo. Takie posiłki odciążą trochę układ pokarmowy, dlatego że on nie będzie aż musiał tak mocno pracować, żeby to wszystko strawić, no bo to już będzie wszystko zmiksowane. I tym sposobem i wspomożecie trochę swój układ pokarmowy i będziecie mogli zjeść więcej, bo pamiętajcie, kiedy robicie koktajle, tak naprawdę możecie tam wrzucić wszystko. Możecie wrzucić masło orzechowe, które ma bardzo dużo kalorii. Możecie wrzucić awokado, olej, orzechy, mleko kokosowe i tym sposobem bez problemu wypijecie 1000 kalorii. A to jest naprawdę sporo. Zresztą jeżeli macie problem, żeby jeść dużo, no to takie koktajle będą idealne. Możecie też właśnie robić takie półpłynne, jakieś takie budynie jaglane, gdzie też dorzucacie mleko kokosowe, dorzucacie masło orzechowe i po pierwsze jest to mega smaczne, po drugie dostarczacie więcej kalorii. I jak już właśnie mówiłam o awokado, mleku kokosowym, orzechach, maśle orzechowym,
Te wszystkie składniki mają dużo tłuszczu. Jeżeli patrzycie na makroskładniki, to białko i węglowodany mają 4 kilokalorie na 1 gram, a tłuszcz ma 9 kilokalorii na 1 gram, więc tutaj już od samego początku macie tak, że tłuszcze mają dużo więcej tych kalorii, więc musicie tego mniej zjeść, żeby więcej kalorii przyswoić. Dlatego, jeżeli robicie te wszystkie koktajle, warto jest dodawać te tłuszcze, szczególnie zdrowe, tak jak właśnie te, które Wam wymieniłam, czy różne oleje, na przykład jeżeli macie problemy z trądzikiem, olej z wiesiołka bardzo fajnie się sprawdzi. I to jest fajnie właśnie tutaj wrzucić, czy na przykład siemię lniane też. W tej czwartej poradzie mieści się jeszcze gęstość posiłków. I teraz zawsze się mówi, żeby jeść dużo warzyw, dużo owoców, wszystkiego z błonnikiem, super, ale kiedy chcecie przytyć, to nie możecie tego aż tyle zjeść, bo to bardziej zapcha Wam żołądek. Więc te warzywa możecie wrzucać właśnie do koktajli, ale jednak skupiajcie się na tym, żeby dostarczać produktów, które mają więcej kalorii. Czyli, jeżeli macie mleko kokosowe, nie wybierajcie mleka kokosowego light, tylko to pełno tłuste. Jeżeli jecie nabiał, no to nie twaróg chudy, tylko twaróg tłusty. Po pierwsze jest to dużo zdrowsze, po drugie ma to więcej kalorii. Więc nie możecie wybierać właśnie takich produktów, możecie, ale wtedy nie będzie to takie łatwe, żeby przytyć. Wybierajcie po prostu produkty pełnowartościowe, które mają tego jak najwięcej i żeby to nie były rzeczy odtłuszczone czy z mniejszą ilością kalorii. Piąta porada, czyli jak zwiększać te kalorie. Zwiększajcie je o 100-200 kalorii co tydzień, bo też jeżeli powiedzmy jecie teraz 1500, no to tak jak właśnie Wam zawsze mówię, nie przechodzicie nagle na 2,5, bo bardzo szybko te zwiększone kalorie nie przejdą Wam w mięśnie, tylko w tkankę tłuszczową. Dlatego robimy to stopniowo, żeby ten proces po pierwsze był powolny, po drugie, żeby te kalorie, które będziecie spożywać nadmiernie, żeby one przetworzyły się w to, co chcecie, czyli w mięśnie, jeżeli będziecie oczywiście regularnie trenować. I na początku zwiększacie co 100 kalorii, co 200 kalorii, co 300. Musicie obserwować po prostu cały czas swój organizm, jak on na to reaguje. Jeżeli powiedzmy zwiększacie co 200 kalorii co tydzień i nic się nie dzieje, no to musicie zwiększyć. Niestety nie ma żadnej takiej magii w dietetyce, że zrobicie coś i nagle będziecie tyć. Jeżeli to nie idzie, to znaczy, że macie tak dobry metabolizm i tak szybki, że musicie jeść po prostu więcej, 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 więcej. Nawet jeżeli będzie to co 500 kalorii co tydzień, no to musicie się z tym zmierzyć i musicie to jeść. I już ostatnia taka porada, informacja. Dużo ludzi mówi, że po prostu jedz McDonalda, pizzę, burgery, kebaby, wszystko i wtedy przytyjesz. Jasne, możecie tak jeść i wtedy zapewne łatwiej będzie Wam przytyć, no bo czy jest problem zjeść całą pizzę? No dla większości nie. Czy jest problem zjeść sporo w McDonaldzie? No raczej nie. Ale jeżeli chcecie dbać o swoje zdrowie i chcecie patrzeć długoterminowo na swoje zdrowie i na swoją sylwetkę, no to jednak lepiej robić to z rozwagą i nie wpychać w siebie wszystkich fast foodów, czy nawet chipsów, słodyczy i tak dalej, bo to po prostu w dłuższej perspektywie nie wyjdzie Wam na zdrowie. I teraz ja nie mówię, że w ogóle tego nie możecie jeść. Możecie, no wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu z umiarem. Czyli jak pójdziecie raz, dwa razy w tygodniu na pizzę i tak dalej, jeżeli jesteście zdrowi, nic Wam się nie stanie. Ale żeby to nie było tak, że chcecie przytyć, nie możecie przytyć, to teraz codziennie będziecie jeść pizzę. Po prostu musicie to, musicie sobie usiąść, rozważyć wszystko za i przeciw i zastanowić się, jaką obieracie taktykę, czy robicie to długoterminowo, ale zdrowo, czy na już i jecie co najgorsze jest w sklepie. No i słuchajcie, to jest wszystko. Wszystkie takie moje podstawowe porady, jeżeli chodzi o to, jak przytyć. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dawajcie kciuki w górę, dajcie znać w komentarzach, czy czegoś się dowiedzieliście. A może macie jakąś inną poradę, która u Was zadziałała. No i piszcie w ogóle, co myślicie, jeżeli macie takie problemy, jak to działa. Czekam na Wasze komentarze. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to oczywiście zachęcam. Tak samo do obserwowania mnie na Instagramie. A teraz już będę kończyć. Widzimy się za tydzień.